Witam. Zobaczcie, mamy tutaj lejek do nawozów, wapniarka. I zobaczcie, co tu zrobiliśmy. Fabrycznie jest rozdzielacz, powrót, rozdzielacz i zasilanie na silniki olejowe idzie i powrót do ciągnika. To grubopyto. Szybki powrót, tak zwany, nie? No i tu zastosowaliśmy jeszcze na tym szybkim powrocie filtr. Po co to jest? Bo tam z tyłu są silniki hydrauliczne. Firmy takiej dobrej montują, ale się psują. Danfossa. I jak opiłki z tych silników idą, to idą na powrót do ciągnika i do skrzyni biegów. Chociaż filtr powrotny jest w ciągniku, jest filtr powrotny, to on wszystkie opiłki ma złapać, ale tu mamy taki filtr powrotny ciągnikowy z obudową zamontowany i ten filtr wyłapuje wszystkie opiłki. Czyli jak mamy awarię silników hydraulicznych tylnych, to grubą pytką leci czysty olej do ciągnika. I proszę zobaczyć, ładnie, estetycznie, inclusive. To jest taka półka, że można za czapkę położyć i łącznika wypić na polu. I to mamy to zrobione perfekcyjnie, udało się. Pozdrawiam inżynierów. Do następnego odcinka.